Andrzej, wspomniałeś tutaj o sędziowaniu. Jak ci się podoba teraz poziom sędziowania w Polsce? Bo ostatnio dużo jakichś różnych kontrowersji wokół sędziowania jest, wokół obsługi gal. Powiem szczerze, że ja generalnie staram się mało komentować sędziowanie, aczkolwiek jestem zaskoczony, bo po okresie, w którym powstał program Puncher, gdzie no, stał się taką trochę tubą, trochę narzędziem do współrządzenia środowiskiem bokserskim. W jaki sposób? Bardzo proste. Jeżeli w programie branżowym, jedynym, który był, w poważnej stacji telewizyjnej, kogoś się piętnuje po nazwisku, jakiegoś sędziego X na przykład, że źle punktował, to jeżeli będzie jakaś inna sytuacja, ten sędzia nie chce drugi raz swojego nazwiska słyszeć w negatywnym tonie. To jest oczywiste, to jest ludzkie. Więc bojąc się czegoś, zaczyna z kolei przesadzać w drugą stronę. Efekt jest taki, że całe wszystko jest to rozbujone i moim zdaniem dzisiaj jest problem taki, że sędziowie powinni być zawsze do półfinałowych sędziów, nie ma żadnych wątpliwości. Nie wiem, czy jest wystarczająca liczba szkoleń. Natomiast efekt jest taki, że zdarzają się, kiedyś się zdarzały sędziowania za bardzo dla Polaków w Polsce, a teraz się zdarza sytuacji kuriozalnej, żeby nie trzymać się tylko mojej grupy. Pierwsza walka Damiana Janaka z Robinsonem, tak. Tę walkę oczywiście oglądałem w telewizji, nie na żywo. Wczoraj na ten temat rozmawiałem z Januszem Pinarą, mówiłem, że gdyby walka była w Anglii, Robinson mógł tę walkę na pewno spokojnie wygrać. Przy walce w Polsce wygrałby Janak, też by się nic nie stało. To jest trochę nieładne, co mówię, bo jest trochę sprzeczne z tym fair play, ale tak jest. Mnie się wydawało, oglądając walkę w telewizji, że Damian Janak tę walkę powinien był wygrać. W związku z tym nie rozumiem decyzji polskich sędziów, dlaczego są trochę bardziej przychylni do przyjezdnego pięściarza zamiast do Polaka. I tak idąc do strony naszej grupy. Pamiętam, podkreślam walkę z Nowego Dworu Maćka Myszkina. Moim zdaniem, jeśli będę nazwiska przeciwnika z Białorusi, walkę Maciek wygrał, w Polsce ją przegrał. Moim zdaniem za granicą by tą walkę nawet wygrał. Nie rozumiem sędziowania walki Wołczyckiego, który minimalnie u jednego sędziego wygrał absolutnie prawie całkowicie do jednej bramki walkę, a u jednego sędziego nagle minimalnie wygrał w Białymstoku. Co ciekawe, ten sędzia w innej walce Łuczeckiego też się wychylił trochę przeciwko niemu. Nie wiem, czy ten sędzia nie lubi akurat Łuczeckiego. Białystoku, wracamy do Białegostoku jeszcze raz, walka Stępnia. Szczerze mówiąc, niestety kolejna słaba walka Pawła Stępnia. Nie ma co tutaj mówić, że to była bardzo rozczarowująca słaba walka. Niemniej jednak wydawało mi się, że wygrał ją wyraźnie. Nagle się okazuje, że jeden sędziów bodaj punktował remis. To dziwne są te koleje. Natomiast no, rzeczywiście no, mamy jakąś taką dosyć chyba sobą pasję w polskim sędziowaniu. Tylko tak jak mówię, to chyba trochę wynika z pewnych emocji, które zostały jakiś czas temu rozmuchane i ciężko je po prostu opanować, ustabilizować. Podam przykład troszkę sprzed kilku lat. Walka Erik Molina z Tomaszem Adamkiem. Moim zdaniem doskonała praca sędziego ringowego w tamtej walce. Uratował moim zdaniem Tomka Adamka przed ciężkim nokautem. No ale organizator tej gali, już nie będę w tym momencie miał nazwiska, piętnował go, korzystając z tego, że ma dostęp do mediów i wielkie zakresy, przez długi, długi czas. Z tego co wiem, przez całym środowisku sportowym, nie wiem czego się doszukiwał, jakichś dowodów, nie wiem na co tak naprawdę. A przecież to była doskonała decyzja sędziego ringowego. I takie zachowania człowieka, który ma duże zasięgi i wszystko, a w tamtym momencie było to sprzeczne z jego interesem, to i używał tego zasięgu w sposób absolutnie niegodny, powiedzmy to w skrócie, dżentelmena, to powoduje, że to środowisko sędziowskie właśnie jest takie no, bardzo spięte. Ten sam sędzia, jeżeli dobrze pamiętam, boksował potem walkę Balskiego, chyba też z Radczenko, i z kolei były zarzuty, że nie przerwał tej walki. No trudno się dziwić, skoro jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy go linczuje po prostu przez tygodnie, w każdym momencie, kiedy dostaje do ręki mikrofon. Kompletnie mówiąc bzdury, ale tylko dlatego, że to było przeciwko jego interesowi. No to potem ten sam sędzia w kolejnej walce u tego samego organizatora, jakiego zawodnik znowu walczy, no to się bał po prostu, powiem brzydko, przerwać tę walkę, że będzie znowu linczowany tygodniami. I to jest właśnie ten problem. To jest ten problem. Ja myślę, że wystarczy odtworzyć, nie wiem, jakieś programy z tamtego okresu i zrozumieć, że jeżeli to była, wydaje mi się, ten sam sędzia, to były kompletnie niesłuszne pretensje, że za szybko przerwał walkę. Wyssane kompletnie z palca, no. Jakaś kompletna w ogóle abstrakcja. Zachowanie organizatora straszne. No zero po prostu jakiejkolwiek klasy dżentelmeństwa. A potem powtórzę,
ten sam sędzia w ringu i zawodnik od tego samego organizatora i powinna być przerwana, bo powinna być przerwana. Ewidentnie Barski był w bardzo ciężkich opałach i z punktu widzenia takiej obserwacji czysto bokserskiej powinna być walka przerwana. Sędzia tej walki nie przerwa, bo nie chce być kolejny raz tak linczowany. I tak się kończą, takie są efekty właśnie takiej niefer gry. W ogóle to jest też przykład, że no, organizator gal bokserskich nie może być recenzentem gal bokserskich swoich i innych. No. No nie może być, bo to jest patologia po prostu. I to te wszystkie rzeczy razem no, trochę spowodowały, że to środowisko sędziowskie, myślę, że te emocje ma no, takie niewłaściwe. No. Mhm. A jeszcze Andrzej, wracając do gali w Wałczu, chciałbym zapytać o Tobiasza Zarzecznego, bo jak zamieściłem z nim taki pierwszy dłuższy wywiad przed debiutem, to było mnóstwo komentarzy, że za młody na zawodowstwo, że jeszcze nic nie osiągnął, że to samo mógłbym mieć teraz na galach Suzuki w amatorce i po prostu jest taka droga na skróty, to przejście na zawodowstwo. Jak ty do tego podchodzisz? To jest absolutna droga na skróty, ale ja przypomnę jedną rzecz, że ma brata, który boksuje już, zdaje się, w amatorstwie starszy. I ktoś podjął decyzję, że widocznie ta droga nie jest doskonała, tak? Ktoś, to są pewnie jakieś zaplecze najbliższe Tobiasa. Można się domyślić, jakie są przyczyny. Powiem szczerze tak, w ostatnich kilku latach było kilku pięściarzy, a może kilkunastu, którzy wydawało nam się, że coś, jakieś tam sreberko i iskierkę mają. Zgodnie z tym, co się powszechnie mówi i raczej na świecie jest dobrodziejstwem, że się czeka, aż zawodnik zrobi karierę w boksie olimpijskim, a potem dopiero przychodzi na zawodowstwo, myśmy też czekali. Żadnego z tych pięściarzy już nie ma, bo od rzeczy prostych typu, że były źle leczone kontuzje, bodaj chyba Stawirej, po bycie rozbitym znowu Stawirej, waga ciężka, chłopak moim zdaniem z dużym potencjałem, był na 2 metry, który kompletnie po prostu zniknął. Nie przygotowałem się na to pytanie, no nie, pewnie jeszcze kilka razy bym taki podał. Po prostu znikali. Teraz podjęliśmy taką świadomą decyzję, o której ja zresztą mówię medialnie, że niestety widząc, co się dzieje w boksie olimpijskim, jeżeli zobaczymy kogoś, kto nam się wydaje ciekawy, będziemy starali się od razu go brać na zawodowstwo, a nie czekać, aż naszym zdaniem się zniknie w boksie olimpijskim. No. Tak jest i tak będziemy czynić, tak jak mówię, można sprawdzić wywiady ze mną sprzed 5 miesięcy. Ja to głośno po prostu powiedziałem, bo to jest absolutnie świadoma, przemyślana decyzja.